Dzień dobry moi mili, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie na załączonym obrazku jest dzisiaj nie ma, jest to w końcu piękna zielonka. Ja jestem sam, bo tak jak wiecie lub nie, Oskar jest na wyjeździe. Pozdrawiam Oskarka, pewnie to będzie oglądał. Jest na zachodzie na praktykach, czy tam na czymś związane z praktykami, ale coś tam, dobra, nieważne. Odnośnie kolony też wszystkiego dowiecie co i jak. Nie wiedziałem tutaj ponagrywać, mówię, że ponagrywałem trochę zielonki, więc będę teraz nagrywał często zielonkę, będzie to na moim tylko kanale. Potem jak Oskar wróci, to przejmie odcinki, jeżeli na przykład skończę na 30, to u Oskara będzie 31 po prostu. Tak to wykombinowałem, żeby po prostu tą serię jakby ruszyć, nie po to kupowałem DLC. No DLC te za, nie wiem, ono kosztowało, ale 80 zł. Albo nawet więcej, nie pamiętam, żeby wiecie, żeby nie pograć się na tym, a mapa naprawdę jest fajna i mi się tu fajnie będzie grać. W tle pracownik talerzuje ten Fiatagri. Przepraszam za mój głos, zachrypa, ale jak ktoś nie był wczoraj na live, to od 3 dni, to już jest czwarty, walczę z anginą, więc nie za dobrze, więc łapkę w górę, suba możecie ustawić. Bierzemy się zaraz do pracy, w tym odcinku będzie sadzenie marchewki. Na wstępie widzieliście filmik, w którym sprzedałem marchewkę, co byśmy 35 tysięcy, czy 7, nie pamiętam. Ogólnie fajne pieniądze zarobili. Nasze sprzęty wszystkie tu stoją, a w dalszej części pojedziemy upryskać pole. W tym sezonie nie kupujemy pola, dopiero później ja kupię pole. Życzę mi niedzieli, bo tu to zobaczycie, a na wstępie weźmiemy sobie napój, zobaczymy czy on będzie dobry. Otwieramy go, więc życzę wam smacznego, bo to nie wiem, będzie przy obiadku czy przy czymś, ale jeszcze życzę, no jak ktoś coś pije, to dobrego trunku, więc ja się otwieram i zaraz lecimy do roboty, ale mi się to tu, kurde, rozwaliło, mi spadł, mam nadzieję, że nie wybuchnie. Spokojnie, to nie jest piwo. No, w miarę git energetyk, dobra. Wsiadamy do naszego New Hollanda. Może być tak, że nie wiem, czy szefowa ustawiłem. A nie. Oskar też sadził, wiem, marchewkę, bo tak dawno o mnie nie było tego, więc mówiłem, że sobie posadzę. Co generalnie się wydarzyło? Odnośnie kolonii, wszystko jak to będzie wyglądać, czy będą odcinki, czy jeśli będą, to jak, co i jak się dowiecie. Jak kto nie był na live wczoraj, to no, jak ktoś był na live, to widział, że delikatnie działałem z naszą piękną kolonią. Bo jest tam trochę do roboty, więc sobie pokończyłem robotę, dobra. Zaczynam sadzić marchewkę. Pierwszy raz się tym zajmuję. Ile się tym jest? Ja tak trochę. No więc posadzimy trochę. Zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Najprawdopodobniej cały kawałek zasadzę. Jak będę go zbierał, nie wiem, będę się później martwić i myśleć jak to pozbierać. Mamy kwiecień, w marcu nie było nic do roboty, w realnej rzeczy już też niedługo kwiecień. Miał być dzisiaj odcinek z Damiana, ale no niestety Damiana coś tam mu wypadło, więc go dzisiaj nie będzie. Odnośnie serii to będzie trochę bieda, bo tak naprawdę, no wiecie, nie ma Oskara, to znikną chłopy zamiedzy i kolonia. A wiecie, kolonia, Oskar no dziennie był, to największy był jego próżą, zawsze prawie się wieczorami na kąpie. No to wiecie, bez niego to tak średnio, ale jakoś damy radę, więc też będą Pyskowice. Będą oczywiście piękne Pyskowice i Sokole, te dwie serie z Damianem. W planach mam, o ile się to uda, może dzisiaj się to uda, jak nie to mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości. W końcu, żeby się udało ogarnąć, dwie serie mam w planach, jedną typowo pod odcinki pod muzykę, no jakieś różne let's playe, a jedną mapę nie, znaczy też pod jakieś let's play, ale częściej, żeby zapraszać jedną osobę, może dwie i takie ponagrywać, ale kiedy to wypali nie wiem, ale mogę wam powiedzieć, że postaram się jeszcze dzisiaj nagrać jeden odcinek, jest taki luźny, z innej mapy, wiecie, to jest seria, to nagrywam sam, ale to jest seria, to jest coś innego, chcę po prostu luźny odcinek nagrać, z jakiejś tam mapy, już wiem nawet plan jaki ma zestaw, co porobię, to już też wiem, ale to dowiecie się chyba w poniedziałek albo wtorek, zobaczymy kiedy to będzie. Też chcę, teraz muszę trochę posiedzieć, bo chcę, mam kilka TikToków do nagranych, link w opisie, pamiętajcie, na 200 subów, followerów, no, obserwacji na TikToku, 830 na YouTubie wydajemy save z Świętokrzyskiej wsi. No, może się na nie pogramy na live, chociaż miało być nagranie na nie na live, ale jakoś tego maszyny mi się nie podobają. Wrzosy odpadałem, bo mam serię z ekipą, ktoś nie wie, to wyszła aktualizacja Wrzosów. ale po prostu mam kilka TikToków, to muszę po prostu wrzucić, zaplanować na dany termin, by było cacy. Miałem święty spokój już z tym. Bo chcę tego TikToka trochę ruszyć, no bo wiecie, TikTok to fajna rzecz. Czy się uda, zobaczymy, no pożyjemy, zobaczymy. Ile to tak, 12 godzin jadę? 3 metry, to ma chyba 3 metry, chociaż nie, ile to ma metra? Ile to w ogóle robi? Jezus! 3 metry to robi. Mogę, że szczerze nie będę robił. No dobra, jedziemy. Tak, ale fajny zestaw. W planach może jakieś szalenie się tu kupi, więc troszeczkę tu się pozmienia na tej serii, ale odnośnie tej serii to pogadam w kolejnych odcinkach, się ponagrywam. Idealnie takie rozwalone jest coś, jak gdzie ja piję. Ale średni ten Tiger. Nie polecam. Jakiś bez cukru wiadomo, ale taki średni. No ale do pamiątki kolekcji będzie, jest dobra, więc to co miałem jeszcze powiedzieć odnośnie serii to powiem. No, większe rzeczy powiadam na różnym playu. Co jak z daną serią. Znaczy kolonę to się dowiecie na kolonii. Co jak z seriami innymi to ten, ale mówię, są dwie serie planowane, jedna typowo po co? Co mu robi, nieważne, dziwnie to sadzi. Jedną, albo nie wiem, się je sadzi, kij wie. Jedną serię mam typowo ogarniętą, chciałbym mieć pod muzykę, wiecie, różne akcje, let's playe, bo to fajne wyświetlenia też może robić. Mapa na Barycz, a drugą chcę taką gospę, o ile się to uda na połowie, ale jeśli się to nie uda, to może być tak, że zacznę na Świętokrzyskiej, tym sejwie co mam, a w późniejszej części będzie połowa, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Także no, to ciekawie będzie. Live'y, co za live'ami w tym tygodniu może być ciężko, mam trochę rzeczy, wiecie, Wielki Tydzień, Kościół, duperele, święta, więc live'y będzie troszeczkę, musicie poczekać, kiedy będą live'y, jak wrócą live'y, jak będą, to będę wszystko mówił. No, kto nie widział ostatniej akcji, bo już dwie w sumie w zasadzie, dwie akcje były nagrane już na Wrzosach, kolejne szykują, bo z ekipą grałem na Wrzosach. I zobacz, jak ktoś nie widział akcji sadzeń, no, wykopki pyrów oraz akcje kukurydzy, to serdecznie zapraszam. I ktoś jak jest fanatykiem bądź interesuje się piłką nożną, to kariera tobie wróciła po długim czasie, w końcu odcinek zmontowałem, miałby dzisiaj, ale poszedłem na dwór, robotę była trochę do zrobienia, miałem, więc i nie wypaliło. No i tak leci jakoś, nie? No tam fajny Fiatagri w tle, bo uwielbiam ten Fiatagri. Dzisiaj Fiatagri nie pojeździmy, dzisiaj New Holland i Steuer. Czyli z jednej jakby marki, bo z firmy, przepraszam, nie marki. Ha, jeszcze raz sorry za gardło, ale mówię. Zapała mnie angina w środę, więc odcinkami jest nagrywanych, czy to na zapas, czy już, bo krucho. No i niestety, się nie udało kilka rzeczy pogadać. Mieliśmy ponagrywać z Oskarem na zapas odcinki. Ale no nie tylko, bo ja ogarniałem Wrzosy. No ale nie ogarniałem ich do końca, znaczy ogarniałem, ale w późniejszym czasie, a już do się nie dało nic nagrać. Ale jak to wszystko będzie, to wam powiem od naszej kolonii, więc mam trochę rzeczy do nagrywania, bo muszę kolonię nagrać. To co chciałem nagrać, ten luźny let's play, ja chyba go nagram nawet dwa. Jak mi się to uda. Bo mogę sobie go nagrać i na TikToka, pod muzykę, no i chyba z głosem. Zobaczę jak z moim głosem też będzie, bo nie chcę go jeszcze tak bardzo nadwyrężać. Zdzichu skończył robotę, jest z cacy. No, także wszystko jest na ten. Także cacy wszystko będzie, no i zobacz, znaczy taki mam zamiar, że wszystko cacy wypali. Że wszystko się fajnie poudaje. No trzeba czekać z Oskara 6-7 tygodni, więc trochę się poczekamy na wspólne z nim odcinki. To już będzie maj, to chyba będzie ciekawie. Ale potem wiecie, to się pogadamy, ponagrywamy pewnie coś. O, ale to... Także no. Zielonka, piękna seria, mam w końcu nadzieję, że no ja obiecuję, bo nie umieliśmy się jakoś z Karem złapać nigdy. No. No, także to nie mieliby się nagrać, ale mówię teraz, że się poświęcę, tu ponagrywam. Z TikToka mam nagranego takiego ogólnie ciekawy, bo zimowy oprysk. Sztojerem ładnie to wyszło na live, to było łomatko na live. To było x czasu na live, ale zobaczyłem. Czy ja tam wrzucę, to wrzucę, bo to ciekawe będzie. Więc co, kilka rzeczy jest do wrzucenia, do nagrania. W sumie tak teraz myślę, że zapytam się tak kilku osób, czy też Świętokrzyska nie byłoby taka fajna. Bo generalnie chcę tak, że Barycz to jest stricte typowo będzie pod muzykę, nic pod głosem, a połowa we dwóch, jeżeli będę sam, to tylko pod muzykę, nie? I tak to widzę. Tak chcę mieć podział, bo wiecie, i na TikToka, i na YouTube po prostu. Właśnie teraz, kiedy nie masz Oskara, to tym bardziej się tak sprzyda. Ale wiecie co? Ja taki mix sadzenia mogę wrzucić na TikToka też w sumie. No jedziemy, to po prostu 11 minuta. Też nie chcę, żeby to był taki długi odcinek. Ale New Holland fajnie, te piątka. Dostępne na ModHubie? Chyba tak. Dobra, teraz soczek napijemy. Tak, on jest na ModHubie dostępny. Jest dość fajny, przyjemny. Jakie tu będą kolejne ciągniki, jakie mody, też się dowiecie. Więc teraz odnośnie ciągników, co kupuję, co wymieniam, będę tylko od ciebie zależny. Może raz na jakiś czas tu bije jakiś Arek albo ktoś, to pożyjemy, zobaczymy. Na razie nie planuję, znaczy na razie nie wiem. Pola będą wszystkie kupowane, no wydaje mi się w lecie kupiłem pole, bo na jednym mamy pszenicę. Ja jeszcze muszę ogarnąć wrzosy, bo nowy aktualizacja wyszła. Muszę coś tam pogrzebać, bo nie wiem, czy nie będzie trzeba nowego save'a tworzyć. No, dobra, odpiszę jeszcze. No może w sumie 12 minut odcinka. Zobaczymy, jeszcze trochę przejedziemy na pewno. Cały kawałek jedziemy, w kolejnym odcinku będą się wysoi. Kurde, trzeba jakieś pole tu chyba kupić, bo będę misję robił, bo wiecie, mało pół na razie mamy. I po prostu to większość jeszcze się kończy w jednym odcinku, a potem się nudzi. No i tak to potem wygląda, nie? No. Możecie napisać, jak tam wasz pogoda, jak tam wasz ziemia. No. Może jak tam pogoda, jak tam łoporowe prace w polu. Co tam już robicie? Jakie siewy, tamto. Mam nadzieję, że już jutro, bo w poniedziałek będzie to gardło na tip-top ogarnięte. Czemu to ma tak dziwnie się, że jeszcze jeden żołnierz dodatkowy? Nie wiem, spugowane to jest trochę dziwne. Dziwnie tak się samemu nagrywa, bez nikogo. Dawno nie nagrywałem samemu. No dobra. Także no, wyczekujcie w poniedziałek albo będą Sokole. Chociaż nie, dupa. W poniedziałek u mnie na pewno nie będzie Sokoli, bo jeżeli jutro nagram, to w poniedziałek będą Damiana u mnie dopiero na wtorek. Więc ja jutro jestem w stanie nagrać fajną rzecz. Może przypomniałem się, jak chyba jak 2 lata temu we święta robiłem daily i wtedy właśnie poradnia jak Sniper IC wyszedł, który ma 48 000 wyświetleń już prawie, za co oczywiście serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że wam się... Kolejne tam komentarze są, ale inne poradniki też robią fajne wyświetlenia. No i co, no to więc pamiętam, tak robiliśmy te daily. Może w sumie, jak się uda, może w tym tygodniu, może też się zrobi daily od niedzieli do niedzieli. Pożyjemy, zobaczymy. A to jeszcze będę mówił. No. Ojej, przepraszam, światło włączę. Moje zaraz zawikę. No. Do 20 minut to nie skończymy, reszta to z dzichu, to się zatrudni z dzicho i niech kończy. Dzięki, masz, super. No. Ale by się ponagrywał. Może nagrywać od Hunt, no też jakieś odcinek zobaczycie? Nie wiem, bo mam trochę tych odcinków. Chociaż nie wiem, nie muszę nagrywać na daily, przecież mam ich od huhu jeszcze trochę. Drugi kanał to nie wypałby trochę. No, więc tutaj jedziemy sztoją. To nie będzie długi odcinek, bo fajniejszą opcję mam, którą chcę nagrać. I z tego, co chcę nagrać, może też będą jakieś różnego rodzaju let's play. Czemu nagle? Bo nie jadę na GPS-ie. Tył po szczedzeńcu jadę. Dobra, jedziemy. Poprawiłem się. Dobra, dzika zatrudniamy, jedziemy opryski zrobić i tak 23 minuty będzie tego odcinka. Z tego, co właśnie chcę nagrać, to może też się uda, co uda? Też pod muzykę, no wiadomo, że nie, pierwszy na pewno nie będzie pod muzykę. Piękny sztojer, uważam, że to bardzo fajny zestaw. Ja nie wiem, gdzie mam jechać, to pana 300, można opryskiwać marki Kuchyn. No dobra, już będzie ma. Jezus, przepraszam pana, nie widziałem pana. Kurwa, co za skip jakiś tam mi pisze, przepraszam. Kurde, ale fajna jest ta mapa, naprawdę. Znajdźki pozbierałem, Oskar wróci. Dobra, tam jest przejazd, ale to, czy to jest moje pole? Mam mały fake, pomyliłem zjazdy, tam jest moje pole. Piękna pszeniczka tu rośnie. Z tego, co pamiętam, to na 2 razy to pole zrobię. Przejadę. Właśnie, ty, a to nie jest, że to mogę się powiększyć jeszcze? Jak to? Nie ma odcinka, że to zapisu, pamiętajcie. To jest całości... A nie, dobra, to jest... Bo matko, kiedy też wielkie to... Dobra, idziemy. Szybkie fota. Trochę oprysku pójdzie, ale co tam. Ale ładne wyszło zdjęcie, dobra. Możemy jechać do końca. O Jezus. Zaplątało mi się w ręce długopis. Nie wiem, no, Kejsik będzie miał tutaj kosić. Jedne zboże, reszta to będzie soja i marchewka. A bo to jutro, no nie wiem, pomyślę, czy będę to jeszcze nagrywał, czy jutro dopiero, zobaczę. Ale by to można było, mogłoby takie coś oddać, bo to by można było i na live też mieć. Sztorek to tako fajnie daje radę z opryskiwaczem, to jest główna jego zabawka, bo wygląda świetnie ten zestaw. Trochę, coś tu się nagrało. Ale gdzie wkurzonych też tam, ja pierdzielę. W sumie to, co chciałem nagrać, to byłaby mi jeszcze jedna osoba potrzebna. Może się wstrzymam do jutra. Jakiś Damian by oddałby mi. Co się wstrzymam do jutra? Nie nagrywam tego dzisiaj. No, raczej to jutro na poniedziałek, bo we wtorek będzie u mnie dopiero Sokole. Ewentualnie się na jutro byśmy nagrali Pyskowice. To albo to, co zobaczycie, będzie w poniedziałek, albo w środę. Zależy, czy w poniedziałek będą u mnie Pyskowice, czy będzie u mnie to, co chcę nagrać, albo w środę będzie. Jezus Maria, co się stało? Nie wiem, co ja uderzyłem w ogóle. No nasze pola w tle już. Co jest? O co ja zahaczam? O Boże, ja mam to obni... Ja pi... Porysowałem pięknego kuchna. Dobra, o Jezus, światło to ma the best. Dobra. Zostawiamy zestaw, piękny zestaw, piękna... o, Zielonka, mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo, Zielonki. Życzę jeszcze raz miłej niedzieli, no bo tak, miłej niedzieli, smacznego obiadku, czy tam napijecie, to zdrówko. Na zakończenie się jeszcze napiję. Wbijajcie na Discorda. Zostawcie subę, łapkę, wejdźcie na TikToka, linki, wszystko macie w opisie. Co do następnego, trzymajcie się, elo!